Ostatnie 7 dni przyniosło nam wiele nieszczęśliwych wypadków na polskich drogach. Zginęło w nich wiele osób, jeszcze więcej zostało rannych. Zapraszam Was na najbardziej rzetelny raport drogowy mijającego tygodnia. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Bus, którym jechało 8 osób, zderzył się z ciężarówką. Następnie oba te pojazdy wpadły do niewielkiego rowu na poboczu. Tir przygniódł i dosłownie zmiażdżył busa. Do dramatu doszło na autostradzie A4 niedaleko Wrocławia, w pobliżu węzła Udanin. 3 osoby zginęły na miejscu, a 5 zostało rannych, w tym jedna ciężko. Zginęły 2 kobiety w wieku 48 i 62 lat oraz mężczyzna, który miał 37 lat. Wszyscy mieszkali w okolicach Zamościa. Kierowcy ciężarówki grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura postawiła mu zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutkujący nieumyślnym spowodowaniem wypadku. 24-letni kierujący pojazdem marki BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z drogi, uderzył w słup sieci energetycznej i zaczął się palić. W pojeździe podróżowało 4 mężczyzn. Kierujący oraz 23-letni pasażer siedzący na przednim fotelu zostali wyciągnięci z samochodu. Niestety w wypadku zginęło 2 pasażerów. 23-letni mieszkaniec Krakowa oraz 21-letni mieszkaniec gminy Niedźwiedź. Do przejażdżki sportowym wozem namówił ich jego właściciel Bogdan D. Mężczyzna, którego nawet nie znali, wychwalał osiągi BMW i zaproponował, że ich podwiezie. Razem mieli przetestować możliwości samochodu mającego pod maską 400 koni mechanicznych. 23-letni pasażer trafił do szpitala, natomiast kierowca BMW po przebadaniu został aresztowany. Do zdarzenia doszło również w niedzielę w miejscowości Mszana Dolna. Kolejny śmiertelny wypadek tego dnia, tym razem w miejscowości Budwity. 21-letni kierowca osobowego BMW na prostym odcinku drogi uderzył w stojące przy drodze drzewo. Młody mężczyzna trafił do szpitala. W chwili zdarzenia jechał autem razem z 31-letnim pasażerem, który zmarł na miejscu pomimo prowadzonej reanimacji. Zakleszczony kierowca znajdował się nadal we wnętrzu pojazdu. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonali do niego dostęp oraz ewakuowali go na zewnątrz. Poszkodowany z urazami, po zaopatrzeniu przez ratowników medycznych, został przetransportowany do szpitala. Kilka minut przed północą straż pożarna w Tczewie otrzymała zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego stojącego na środku jezdni. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pojazd całkowicie objęty płomieniami. Ratownicy przystąpili do gaszenia pożaru auta, a po jego ugaszeniu okazało się, że wewnątrz pojazdu znajduje się ciało kierowcy. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek niedaleko wsi Janiszewo na Pomorzu. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca osobówki utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, po czym samochód się zapalił. W poniedziałek 18 marca przed godziną 15 w Bielsku Białej doszło do potrącenia nieletniej pieszej przez samochód dostawczy. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, bo 14-latka po zdarzeniu straciła przytomność. W pobliżu nie ma przejścia dla pieszych i jest to miejsce częstych wtargnięć pod koła. Tak było i w tym przypadku. Poszkodowana i jednocześnie sprawczyni to 14-letnia obywatelka Ukrainy. Dziewczynka wtargnęła na jezdnię z zastojącego autobusu MZK wprost pod koła dostawczego Renault Trafic. Dziecko przebywa w szpitalu. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 15 marca, kilka minut po godzinie 11, służby ratunkowe otrzymały informację o zdarzeniu na popularnej Wiślance, czyli drodze wojewódzkiej numer 941 w kierunku Wisły. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Mercedesa nie zatrzymał się i wjechał z dużą prędkością w naczepę wywrotki ciągnika Renault. Następnie Renault uderzył w znajdującą się przed nim Toyotę, a ta w samochód MAN, który zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną. Jak przekazała policja, konieczna była hospitalizacja kobiety prowadzącej Toyotę. Była ona w zaawansowanej ciąży, której niestety nie udało się ocalić. Ciężarna straciła dziecko. Kierowca Mercedesa również nie miał szans na przeżycie. Mężczyzna był właścicielem firmy, która od 20 lat zajmuje się remontami i budową dróg w kilku województwach.
Wypadek miał miejsce w ubiegłym tygodniu, ale publikuję informacje w tym odcinku, ponieważ dopiero teraz wyszły na jaw jego szczegóły. Tam ludzie z tego wyszli. Ja p***ne, popatrzcie. O Boże. Ja p***ne. Drugi, trzeci. Ja p***ne. Pani w ciąży tam była. Mieleccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w środę po godzinie 8 rano w Dulczy Wielkiej na ulicy Granicznej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letni mężczyzna kierujący Hyundaiem na prostym odcinku drogi zjechał i uderzył w wiatę przystankową. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala, gdzie niestety zmarł. W momencie zdarzenia na przystanku nie było nikogo. Nie wiadomo, co było powodem tego, że zjechał z prostego odcinka drogi i uderzył w wiatę przystanku. Kolejna tragedia w regionie tego dnia. Na ulicy Pisarka w Mielcu doszło do zdarzenia drogowego, w którym ucierpiała 73-letnia kobieta potrącona przez samochód. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letni kierujący Alfą, wyjeżdżając z parkingu, nie zachował szczególnej ostrożności i najprawdopodobniej nie udzielił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście kobiecie. Poszkodowana z obrażeniami ciała została przetransportowana do mieleckiego szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kompletnie pijany i bez prawa jazdy wjechał w witrynę sklepową. Na miejsce zdarzenia wezwano policję oraz straż pożarną. Co ciekawe, mężczyzna nie jechał sam. Na tylnej kanapie spał niczego nieświadomy pasażer. Do incydentu doszło w środę 20 marca w Opocznie. Policjanci, którzy udali się na miejsce, zobaczyli Volkswagena Polo stojącego w środku sklepu. Pojazd był uruchomiony, a kierowca usiłował wyjechać nim na ulicę. Policjanci wyciągnęli kierowcę z samochodu i wyłączyli silnik. Sprawca to 45-letni mieszkaniec Opoczna. W organizmie miał prawie 2,5 promila alkoholu. Mężczyznom nic się nie stało. Kierowcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 16-letni chłopak i o rok młodsza dziewczyna trafili do szpitala w wyniku zdarzenia, do jakiego doszło w Pewli Ślemińskiej. Jak wstępnie ustalili policjanci, chłopak na prostym odcinku drogi, jadąc motocyklem typu cross razem z 15-letnią pasażerką, z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny wywrócił się na jezdnię. W wyniku zdarzenia kierujący motocyklem w stanie nieprzytomnym został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Obrażeń ciała doznała również 15-latka, która także została skierowana na obserwację. 5 osób zostało poszkodowanych w czwartkowym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej 253 w Załachowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, do wypadku doszło w momencie, gdy kierujący transitem nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej kierującej Fordem Fiestą. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wyciągnąć poszkodowanych z busa. Autem osobowym jechała tylko kierująca. Ją, ze względu na doznane obrażenia, do szpitala przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowanych w wypadku zostało jeszcze 5 osób podróżujących transitem, które najpierw przebadano, a potem przewieziono do szpitala celem podjęcia dalszych działań medycznych. Do kolejnego wypadku doszło przed godziną 10 na drodze wojewódzkiej numer 871 w Grębowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że 24-letni mężczyzna kierujący Volkswagenem, będąc na zakręcie drogi, zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w pojazd ciężarowy, po czym wpadł do rowu. Po zdarzeniu ciężarówka zjechała na lewy pas. Jadący Toyotą 43-letni mężczyzna, aby uniknąć zderzenia, zjeżdżając na pobocze, wpadł do rowu. Życia 24-latka nie udało się uratować. Kierujący Fordem trafił do szpitala po tym, jak prowadzony przez niego samochód roztrzaskał się na drzewie. Policjanci drogówki ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki Ford Focus na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Za kierownicą siedział 60-letni mieszkaniec gminy Konko-Lewnica, który z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Do wypadku doszło w Mościskach. Po przeprowadzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 60-latek był pijany. Urządzenie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Około godziny 1 w nocy 21 marca kierujący samochodem ciężarowym
mieszkaniec powiatu mogileńskiego, z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w stojące na pasie drogi S5 ciągniki rolnicze. Jeden z nich został całkowicie zniszczony, trzy pozostałe mają uszkodzenia. Ucierpiał też samochód ciężarowy. Będą badane różne wątki, jeśli chodzi o zachowanie kierowcy tira. Policja będzie ustalać teraz, czy doszło do zaśnięcia kierowcy. Sprawdzą także, czy ktoś inny mógł się przyczynić do tego zdarzenia. W następnym czwartkowym wypadku brały udział dwie osobówki, DU i Mercedes. W wyniku zderzenia kierowca pierwszego pojazdu został zakleszczony. Żeby go ewakuować, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Po ewakuacji ratownicy natychmiast rozpoczęli reanimację kierowcy, która się udała. Następnie został przetransportowany do szpitala. Niestety, obrażenia były na tyle poważne, że mężczyzny nie udało się uratować. Na chwilę obecną nie są znane przyczyny, dlaczego doszło do zderzenia się pojazdów. 18-letni mężczyzna bez uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na jednym ze świebodzińskich skrzyżowań nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i go potrącił. Szczęśliwie rowerzysta oprócz ogólnych potłuczeń nie doznał poważniejszych obrażeń. W trakcie interwencji policjanci ujawnili u młodego kierowcy niewielkie ilości środków odurzających. Zaistniało podejrzenie, że mężczyzna mógł prowadzić pojazd pod ich wpływem. Została mu pobrana krew do badań. W piątkowy poranek doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej 59 w Giżycku, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Zdarzenie miało miejsce na wyjeździe z Giżycka w stronę Mrągowa. Jak ustalono, Volkswagen Passat zderzył się z samochodem ciężarowym na ulicy Moniuszki. Kierujący pojazdem osobowym stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciężarówką. W konsekwencji tego śmierć ponieśli dwaj młodzi mężczyźni, którzy znajdowali się w Volkswagenie. Kierowca ciężarówki podróżujący z pasażerem nie odnieśli obrażeń. Tragiczne wydarzenie zdruzgotało lokalną społeczność. Na drodze krajowej numer 50 doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów, ciężarowego oraz dwóch osobówek. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, łącznie samochodami podróżowało 5 osób. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Poszkodowany został ewakuowany na noszach i trafił pod opiekę pogotowia ratunkowego. W akcji ratunkowej uczestniczyły cztery jednostki straży pożarnej z Sochaczewa oraz Młodzieszyna. Na 83 kilometrze drogi krajowej numer 8 przy wyjeździe z Łagiewnik doszło do zderzenia dwóch pojazdów, samochodu osobowego marki Volvo i busa marki Peugeot. Cztery osoby zostały ranne. Volvo podróżowała jedna osoba, a busem trzy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał najciężej ranną osobę do szpitala. Akcję ratunkową prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sienicach i Łagiewnikach. Na miejscu było również wiele karetek pogotowia ratunkowego. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w sobotę 22 marca około godziny 15.30 na drodze krajowej numer 50 na odcinku Żyrardów-Mszczonów w miejscowości Słabomierz zderzyły się cztery pojazdy: Honda, Suzuki, Toyota i Chrysler. Niestety nie obyło się bez ofiar. W zdarzeniu brało udział 6 osób. Jedna z nich nie żyje, kolejna została ranna. Niestety udało mi się dla Was dotrzeć do jedynie jednego zdjęcia z miejsca tragedii. Na ekranie wyświetlają się Wam teraz dane statystyczne dotyczące wypadków, do których doszło w tym tygodniu. Te, które przedstawiłem, to jedynie 20 z nich. Ja tymczasem, kończąc odcinek, gorąco proszę Was o zostawienie komentarza oraz łapki w górę pod materiałem. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć! Przyszedł już czas! Najwyższy czas!